Wiemy już na pewno, że pod samym asfaltem był piękny kiedyś wyłożony bruk z otoczaków, więc tutaj plac świętego Michała musiał pod koniec XIX wieku i początkiem XX wyglądać całkiem okazale i dość czysto. A pod nim już mamy warstwę destruktu kościoła, to znaczy warstwę przesyconą dużą ilością połamanej cegły, dużą ilością kamieni, z których był zbudowany kościół. No i zaczynają już wychodzić powoli elementy samego kościoła. Już mamy najprawdopodobniej dwa filary kościelne, więc prawdopodobnie znajdujemy się w tym momencie wewnątrz kościoła. Ale to jest wszystko oczywiście wstępnie i do końca nie możemy jeszcze Państwu tutaj pewnych wyjaśnień przekazać, bo jak mówię, jest to pierwszy dzień i więcej tutaj jest zagadek aniżeli odpowiedzi. Pokazują się też kości ludzkie. To dla nas nie jest zaskoczeniem, gdyż no, spodziewaliśmy się, że będzie tutaj cmentarz i to dość intensywnie użytkowany, bo on był użytkowany od XIV po XVIII wiek, więc tych poziomów jakby grobów jest tutaj dużo, więc do tej pory deptaliśmy po tych zmarłych cały czas, niektórzy nawet z Państwa pewnie nie wiedząc o tym. Także oczywiście wiemy, że te groby będą, tylko kwestia teraz jak głęboko, gdzie, z jakim wyposażeniem, jak to będzie wyglądało. To się okaże. Chcemy jak najmniej utrudnić tutaj życie mieszkańcom, więc generalnie nie założyliśmy od razu wszystkich wykopów, żeby tutaj była możliwość jakiegoś przemieszczania się, jakiegoś poruszania się. Te wykopy, które tutaj założyliśmy teraz, które eksplorujemy, w których się poruszamy, są takie wykopy kontrolne. Chcemy sprawdzić, jak wygląda tutaj uwarstwienie tej części miasta naszego czego możemy się spodziewać w kolejnych miejscach przez nas tutaj, które będziemy badać w najbliższym czasie. Także to traktujemy tak trochę jako taki poligon doświadczalny, aczkolwiek no, generalnie oczywiście już musimy tutaj bardzo skrupulatnie wszystkie rzeczy dokumentować. Najważniejsze jest to, że właściwie nic o tym obiekcie wcześniej nie wiedzieliśmy. O kościele świętego Michała niewiele wiadomo ze źródeł pisanych. Co prawda są lustracje XVIII-wieczne, ale one mówią nam bardziej o wyposażeniu kościoła, o tym, że miał ileś tam ołtarzy i o pewnych rzeczach związanych z życiem kościelnym. Natomiast sama bryła kościoła, jak on wyglądał, jaki był jego zarys, jaki był jego kształt, jaka była jego wielkość, to jest dla nas wielka zagadka. No, mamy nadzieję, że był to kościół okazały, skoro sam król Władysław Jagiełło w 1417 roku brał tutaj ślub, więc no nie mogła być to podrzędna świątynia. Ale jaka była naprawdę, mamy nadzieję, że wyjaśnią te nasze badania.